Witam wszystkich serdecznie słuchaczy. Witam Zygi. Dzięki jego studia powstają nasze programy z Andrzejem. Witaj Andrzej. Kochani słuchacze, dziś mamy dalszą część, czyli drugą część tematu odnajdywanie własnej mocy. Andrzej dziś rozpocznie od wiersza. Proszę bardzo, Andrzej. I tak jak w poprzednim odcinku pierwszym zadawaliśmy sobie pytanie, czy jest nam potrzebne to odnajdywanie tej własnej mocy. Oczywiście doszliśmy do wniosku, że tak. I dzisiaj Andrzej poprowadzi nas dalej w tej tematyce. Proszę bardzo, Andrzej. Dzień dobry, Grażynko. Dzień dobry, Zygi. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy. Jak zawsze, albo jak od czasu do czasu, na początek wiersz. Tytuł wiersza jest Dziś, Wczoraj, Jutro. Dziś, jak wczoraj i jutro, to stwórcy płótno, gdzie nasza dusza ciągle maluje, mieszając dziś z tym, co było i będzie. Bawimy się mirażem światów i żywiołów odczuciem. Trudzimy się lekkością wyobraźni, a jasność dnia zaciemniamy lękiem. Kładziemy na szale kolejne żywota, splatając warkocz zdarzeń i uczuć. Z przekonaniem sądzimy, że to wszystko jest warte uniesienia, bo z niego mają wyrosnąć łany naszych nowych możliwości. A co za tym stoi? Boska obfitość, pełna dziś, wczoraj i jutra. I tak idziemy wciąż dalej i dalej, cofając się do początku wszystkiego. Piękny Andrzej, niech te łany nas unoszą ponad tym wszystkim i oczywiście niech będzie ta obfitość dla nas wszystkich. Piękny wiersz, dziękuję Andrzej. Proszę bardzo, przechodzimy do tego tematu, bo on jest naprawdę bardzo ciekawy i na ten czas, bo jak dużo ostatnio popłynęliśmy do przodu w naszym rozwoju, właściwie rozwijaliśmy się zawsze, ale zaczęliśmy świadomie zauważać siebie i to, co jest w nas, zaczęło być ważne, nie tylko to, co na zewnątrz. I Andrzej naprawdę dał nam tutaj w tych programach dużo, dużo i swoich doświadczeń, które się przydały, ale też i praktyki. I proszę bardzo, Andrzej, przeprowadź nas dalej po tej tematyce. W moich spotkaniach z wami, kochani słuchacze, zacząłem je od mojego najważniejszego przeżycia, od odpowiedzi, jaką dostałem, gdy zadawałem sobie pytanie, kim jestem. W tej odpowiedzi było tak dużo informacji, że do dziś odkrywam jeszcze nowe niuanse niej, ale także następne przeżycie, które przeżyliśmy z żoną, gdzie przestrzeń zewnętrzna i wewnętrzna połączyły się. Gdy ta przegroda codzienności, która istnieje w nas, zanikła. Te dwie informacje dały mi taką ogromną moc do dążenia do tego, kim naprawdę jesteśmy. I długo się zastanawiałem, jak połączyć te dwie informacje i inne, które dostałem. I wówczas przyszło do mnie takie pytanie. Czy Stwórca by ukrył przed nami swą moc lub naszą moc, w którą nas wyposażył? Zastanówmy się wszyscy razem. Bo samo pytanie jest... Przed nami na pewno nie. A jeżeli przed nami na pewno nie, nie miałby takiego celu. Jeżeli Grażynko nawet nie miał celu takiego, tak, to jest jednak w tym pytaniu nasza codzienność, prawda? Że my nie zawsze ją widzimy. Dokładnie ta codzienność właśnie, tak jak mówisz, Andrzej, przykrywa. I z tego pytania wynika jeszcze jedna taka rzecz następna. Gdybyśmy sobie zdali sprawę z tej rzeczywistości, którą ja poznałem, i która jest dostępna dla każdego z was, wynika jeszcze następne pytanie. Co byśmy chcieli od siebie na teraz, na dziś,
gdybyśmy byli pewni tego, że Stwórca wyposażył nas we wszystko, czego nam potrzeba. Obdarował nas całą mocą. I tu za tym pytaniem na pewno musimy chwilę pomyśleć, co byśmy zrobili z tą mocą, z tą pełnią świadomości, gdybyśmy w pełni uwierzyli w to. Czy byśmy byli za to odpowiedzialni? Czy umielibyśmy to wykorzystać dla naszego najwyższego wspólnego dobra? Czy podobało nam by się ta możliwość tworzenia światów? Czy to wszystko, co nas otacza, czy nam by się to podobało? Jakbyśmy chcieli to zmienić? Jaki byłby stosunek nasz do innych ludzi, do zdarzeń, do tej sytuacji, którą wytworzyliśmy my sami? Bo 100% wiemy dziś, że wszystko, co nas otacza, łącznie z rzeczami chcianymi i niechcianymi, jest po części albo całkowicie naszym wytworem. I w całej tej sytuacji pójść dalej, tak jak tytuł dzisiejszego naszego spotkania, to jak można uzyskać tą moc? Tak, jak zobaczam, że jak ważne jest to, co wcześniej powiedziałeś odnośnie tego, że trzeba być świadomym tej mocy i to, że jesteśmy tym wszystkim. I to zadanie sobie pytania, czy to, co tworzę w każdej chwili swojej myśli, życia, tu i teraz, naprawdę przynosi dla naszego świata spokój, pokój i szczęście każdego nas i nas wszystkich razem. Czyli może właśnie ten moment, to odnajdywanie swojej mocy w sobie i świadomość tego pokaże nam, jak warto całkowicie inaczej myśleć i budować ten świat. I wreszcie ta odpowiedzialność, ja nie muszę nikogo oskarżać o cokolwiek, bo muszę zajrzeć w sobie, co ja z tego w tym fundamencie i jaką jestem cząstką budowy tego, z czego jestem dzisiaj niezadowolona. Więc ja, drodzy słuchacze, chciałbym wam powiedzieć o tym, co było dla mnie ważne, a dla każdego z was będzie może część z tego ważna, ale też będziecie mieli swoje własne punkty ważne na odkrywaniu własnej mocy. Pierwszą rzeczą, która była dla mnie bardzo ważna, było przestać wartościować. Bo my, no, jak każdy z nas, byłem przyzwyczajany do oceny wszystkiego. Kompletnie wszystkiego. A wartościowanie, podkreślam, ma tą jedną wadę, że dzieli. Dzieli wszystko to, co chcemy ocenić. I z tego wartościowania wynika jeszcze jedna ważna rzecz, że kiedy nam się coś zdarza, jakieś wydarzenie, a przeżyłem w swoim życiu wiele różnych wydarzeń, nawet bardzo czasem niemiłych, to każde z takie zdarzenie, gdy pominiemy w nim naszą taką no, podstawową cechę, którą mamy, czyli od razu to zdarzenie gloryfikujemy albo je tłamsimy jako strasznie niedobre dla nas, to każde zdarzenie, każda sytuacja, czy dobra, czy zła, niesie także drugą stronę medalu. I zawsze z każdego kontekstu, z tych wszystkich zdarzeń możemy wyciągnąć coś dobrego. I takie umiejętność wyciągania czegoś dobrego albo spojrzenia jest bardzo ważna w tym kontekście, żeby nie robić sobie kłopotów już na samym początku każdej chwili, która nas z nami zaczyna współistnieć, zaczyna na nas działać, bo dzięki temu, że patrzymy na to z boku lub patrzymy na to dalej lub chcemy z tego wyciągnąć coś dobrego, możemy dzięki temu przestać to, co było w pierwszym punkcie, wartościować i oceniać. Zatem dalej idzie wdzięczność. Dla mnie była strasznie ważna po moich przykrych zdarzeniach, gdyśmy stracili z żoną dom. Pamiętam, trochę trudno mi o tym mówić, ale pamiętam, jak
dużo dostałem dobrego od wszystkich, bo to wartościowanie, warto to podkreślić. Powiem Państwu, że wtedy dochodziłem do takiego wniosku, że my ludzie jakoś tak zatraciliśmy się, że nie rozumiemy innych, że nie mamy empatii, współczucia. No i tak, wiecie, zauważałem, że to znowu wartościuje, więc wychodziłem z tego, stwierdzałem, że to nie ma sensu, a za chwilę znowu tak sobie w mojej głowie zaczęły się myśli układać, a po tym zdarzeniu nagle doznałem tyle wspaniałości od ludzi i dobra, że jedyne, co mi z tego wszystkiego zostało wtedy, to wdzięczność. I to było przepiękne dla mnie doświadczenie, kiedy człowiek może pozostać w chwili wdzięczności za wszystko, pomimo takiej poważnej straty i poważnych kłopotów, jakie z tego wszystkiego wynikły. Ale to zauważenie właśnie, że jesteś wśród ludzi cudnych, kochanych, że to, co my właśnie widzimy oczami tak ogólnymi, a to, czego my później doświadczamy, że jesteśmy naprawdę kochani, że jedno drugie umie wesprzeć. No, to jest naprawdę wspaniałe. I z tego potem wyrosło, nawet nie wiem kiedy, ani jak. Nie umiem Państwu powiedzieć, jak to się wydarzyło, kochani, ale wtedy przyszły do mnie takie jakieś słowa i zacząłem wtedy być wdzięczny i za to, co Stwórca ma dla mnie najpiękniejszego. I gdy w każdej chwili na przykład stawałem przed jakąkolwiek ścianą, małą, dużą, czy trzeba coś rozważyć, pomyśleć, to błogosławiłem tą chwilę, że mam nad czym się zastanowić i że ona jest dla mnie ważna, a zaraz za tym wyrażałem wolę i wewnętrzne dążenie, takie prawdziwe, szczere, że niech się z tego wydarzy to, co najlepszego ma dla mnie Stwórca. Potem mi się tak jakoś samo wymknęło, że jak rzeczy się działy nie tylko związane ze mną, ale czy z rodziną, czy z żoną, czy z jakimiś sytuacjami, z przyjaciółmi, wtedy też od razu w głowie pojawiała się myśl, niech się z tej sytuacji wytworzy to, co najpiękniejsze ma dla nas Stwórca. Ja używam wyrazu Stwórca. Czy wy będziecie używać wyrazu Stwórca, źródło, duch, jaźń, Bóg, dusza, to jest wasza indywidualna sprawa i każdy z was musi znaleźć sobie ten najwyższy autorytet, który jest dla was, a zarazem też najważniejszy element w istnieniu jako istota ludzka, jako ja to mogę nazwać dla siebie, jako istota źródła, jako dziecko Stwórcy. I myślę, że z tych czterech punktów wynika jeszcze jedna rzecz, że my mamy w każdej chwili tą wolność wyboru, żeby zobaczyć to, co dzieje się z nami, z naszą sytuacją, co dzieje się w naszej głowie i w sercu. Mamy tą wolną wolę, że możemy to każdą z tych sytuacji albo przyjąć, albo odrzucić, albo zrozumieć, że ona jest po coś nam potrzebna i wykorzystać to. Wracając do poszukiwania mocy. Jeżeli Stwórca nas obdarzył w to, co obdarzył, to nie mógł nam nie podać całej mocy. My teraz wyjdziemy z stricto tematu poszukiwania mocy, tylko spróbuję pokazać, jak my tą naszą moc, to mamy, bo moc to jest jeden wyraz, to jest jedna energia, jak my ją dzielimy, jak jako ludzkość, jak myśmy ją podzielili. I dam to na przykładzie naszego ciała. Mamy ciało, tak jak każdy wie, więc nie musimy tu wiele tłumaczyć. I zaraz zobaczcie. Ciało trzeba potraktować jako nie tylko moc, ale także jako informację o mocy i o wszystkim, co istnieje we wszechświecie, całkowicie. Dlaczego? Bo tak. Powiedzmy tak, nasze ciało składa się z mózgu. Mimo, że to teoretycznie uznajemy, że to jest odrębna rzecz, ale jest powiązana z ciałem. I mózg jest powiązany z umysłem, ale zarazem też potrafi odbierać
informacje na różnych polach, na różnych głębokości odczuć i w bezpośrednim myśleniu używamy zazwyczaj części korowej mózgu, ale mózg ma jeszcze całe swoje wnętrze i bardzo często pomijamy to, że mamy wnętrze. Więc popróbujcie kiedyś, słuchacze, w wolnej chwili spojrzeć na coś nie tylko oczami i to, co mózg myśli, ale spróbujcie spojrzeć całym umysłem, całą głową i całym mózgiem i zobaczycie, że nie jest to to samo. W umyśle znajdziemy też różne poziomy możliwości. Jak jako ludzkość, jak nadużywamy teraz tego pola umysłu i mózgu i próbujemy sobie wszystko tłumaczyć logicznie albo mniej logicznie, no to wyrosło w nas pojęcia, że powinniśmy myśleć polem serca. Serce. Nie jest to takie znowu złe stwierdzenie, dlatego że neurony, takie jak są w mózgu, znajdują się także w sercu. Być może serce potrzebuje mniej tych neuronów, bo myśli z innego poziomu. I serce ma głębokie powiązania z naszą duszą i duchem. I ono patrzy z innej strony. Jak byście popróbowali Państwo, bo ja to próbowałem, patrzeć umysłem i patrzeć sercem. Zupełnie inaczej się patrzy sercem i inaczej umysłem. Oprócz tego w ciele możemy wyróżnić jeszcze inne pola informacji, na przykład układ kostny. Układ kostny na przykład zawiera informacje rodowe, więc łączy nas z energią poprzednich wcieleń naszych rodów i daje zupełnie inną informację. To niektórzy już potrafią to wykorzystywać. Układ krwionośny ma w ogóle zadziwiający, jest następnym układem zadziwiające zdolności, bo on wnosi do organizmu, zbiera informacje bezpośrednio z organizmu, dlatego że mamy dwa rodzaje krwi. Krew dopływająca do serca i krew tętnicza, która jest wypychana z serca. Inna sprawa, że ta krew nie jest wypychana z serca, ale to tak przyjęliśmy, bo nam ktoś tam z naukowców powiedział, że tak jest, co nie jest taką prawdą. Już sami naukowcy o tym wiedzą. Ich krew ściąga informacje ze wszystkich mięśni układu kostnego i ta informacja niesie do serca. W sercu jest ta informacja przetwarzana przez serce i dzięki temu krew tętnicza może zabrać odpowiednie składniki odżywcze i informacyjne do poszczególnych narządów. I tam jest tak to wszystko ładnie urządzone, że ta cząstka krwi, która ma płynąć na przykład do nóg, nie pomyli się, nie popłynie do głowy, tylko płynie do nóg. Więc znowu ten układ jest teoretycznie osobnym układem, a wszystko znajduje się w naszym ciele. Układ limfatyczny bardzo ciekawy, dlatego że on zawiera pamięć tego, co do tej pory myśleliśmy i poprzednich uczuć. On jest bardzo związany z podświadomością. Następny układ, co mamy, jest układ mięśniowy, który pomaga nam w rozwiązaniu związanym z bezpieczeństwem, z ucieczką, ale także z chodzeniem, z ruchem, z pamięcią ruchu. Potem mamy taki prosty układ trawienny. Jak byście potraktowali układ trawienny? Bo ja traktuję układ trawienny jako informację łączącą nas z otoczeniem. Bo przecież pożywienie pochodzi zawsze z otoczenia zewnętrznego i przynosi nam informację o otoczeniu zewnętrznym. Więc układ trawienny można tak potraktować, oprócz tego, że on jest zobowiązany żywić wszystkie komórki naszego ciała i dostarczać im podstawowych składników. Aczkolwiek to też na to spojrzeć inaczej można, bo w ostatecznym rozrachunku żywimy się kwantami światła pochodzącymi z tego pożywienia. Ale to wcale nie oznacza, że te kwanty światła pochodzące z pożywienia, że one nie zawierają informacji, one zawierają. My światła nie rozumiemy jego wielkości, spektrum i możliwości. To tyle. No i jeszcze mamy potem na przykład układ skórny i błony, skórę, które tworzą całe
związane są z bezpieczeństwem i przekazem informacji w naszym ciele i one bardzo mocno błony w naszym organizmie są powiązane z układem nerwowym. Także jednak popatrzymy i rozpatrzymy nasze ciało, tak jak w tej chwili zrobiliśmy, to jest pytanie, czy nasze ciało działa oddzielnie, czy działa jako jednostka pełna i cała? Oczywiście, że jako pełna i cała. Jesteśmy wszystkim. A jeżeli jesteśmy wszystkim, to czy my w naszym życiu właśnie poprzez to, co powiedzieliśmy, przestrzeń, przez to, że wartościujemy, że dzielimy, że nie zgadzamy się czasami z rzeczami, które po latach stwierdzamy, że były dobre, że się sprzeczamy z samym sobą tak naprawdę, bo my sobie tworzymy te życie. Czy w ten sposób przypadkiem nie tworzymy sobie barier i przeszkód do tego, żeby ta moc w nas mogła w pełni zakwitnąć i żebyśmy byli z nią szczęśliwi, bo samo posiadanie mocy to jest jedna strona, ale czy byśmy byli z nią szczęśliwi? No bo wyobraźmy sobie teraz, że możemy na przykład zmienić jednym ruchem ręki rządy w Europie na przykład. No ale co z tymi ludźmi, co z tą sytuacją, jakbyśmy to zrobili? To musi wszystko współgrać, więc my nie możemy się dzielić naszego ciała na poszczególne układy, bo jesteśmy całościową jednostką, ale nie możemy życia i wszystkiego, co nas otacza wokoło, dzielić my i reszta świata. My jesteśmy tak samo połączeni ze wszystkimi, zintegrowani, jak nasze ciało jest zintegrowane. Jeżeli teraz popatrzymy, jak nasze ciało jest, ma wielkie możliwości w tym, żebyśmy mogli na przykład utrzymać zdrowie, utrzymać dobry stan psychiki, świadomości, to nie możemy w tym ciele pominąć niczego. Poczynając od dobrego oddechu, od dobrego, kończąc na dobrym odżywianiu, myśląc o tym, żebyśmy mieli odpowiednią ilość godzin i czas odpoczynku, rezygnując z takiego myślenia ja, a inni to nie to samo, bo oni są tak samo, prawda? Myśląc o tym też, czy ja w mojej wewnętrznej psychice, czy ja ją szanuję, tak? Czy ja jestem zgodny sam z sobą, czy ja mam odniesienie do tego, co myślę. A jeżeli myślę coś i coś mi się nie podoba, czy umiem z tego wyciągnąć wniosek, popatrzeć na to w ten sposób, co ja z tego dobrego mogę osiągnąć? Jak mogę zmienić siebie, by to było z korzyścią dla mnie i dla innych. Tak jest, było spójne, było wiarygodne, było szczere, było otwarte, a zarazem było pełnią taką, jak jest nasze ciało, nasz umysł. Więc jakbyśmy nie patrzyli, nie możemy podzielić. I czy umiemy traktować innych z taką samą miłością, jak traktujemy na przykład psa, kota, dziecko, mamę? Czy jest jakaś różnica? Cały wszechświat został stworzony, jak został stworzony. Mamy ziemię, mamy rośliny, zwierzęta, mamy rodziny, mamy narody. Jak teraz, tak jak mówię, to zobaczcie. A to jest wszystko jedna całość. Jedną całością jest ziemia, jedną całością jest wszystkie rośliny, zwierzęta, ludzie, rodziny, sąsiedzi. To wszystko jesteśmy całością. Nigdy nie jesteśmy oddzieleni. I to, co Andrzej powiedziałeś właśnie, i to, co mówimy o tej całości, ale też zwróć uwagę, zobacz, przez lata ten temat nie pojawił się, Andrzej, przez przypadek odnajdowania własnej mocy, ale to właśnie świadome zauważenie tej własnej mocy, która była spychana do tej pory i może nie spychana, ale spożytkowana, właśnie tak jak powiedziałeś, na ocenianie. A więc dziś nawet samo to, że ja jestem czegoś świadoma, ja mogę przeszłości podziękować, ja nie muszę jej oceniać. Czyli moja energia nie będzie się obecnie koncentrować nad tym, co ja doświadczyłam, czy to było dla mnie dobre, czy złe.
ponieważ nie miałam tej świadomości użycia mocy, mogłabym zrobić inaczej, ale dlaczego mam się nad tym zaakceptuję ją? W przeszłości mówię, jestem ci wdzięczna, dziękuję, stoi za bezpiecznym murem, ale teraz bogatsza właśnie w tą świadomość mocy, świadomie tworzę to, co kocham ja, co może być dobre dla mnie, dla mojego otoczenia i dla każdego z nas, żebyśmy wszyscy mieli ten efekt końcowy, szczęśliwe życie w pełnej obfitości wszystkiego. Możesz bezpiecznie zaraz ten mur zburzyć. Tak. Wiecie Państwo, wszystko... Bo tu nie chodzi o wypieranie właśnie, nie wypieranie, ale jak ja umiem zaakceptować to, co było i nie oceniać. We wszystkich, w tych wszystkich rzeczach jest jeszcze jedna rzecz ważna, że jak w życiu zauważycie, energia i zdarzenia lubią się tak ślizgać po najmniejszej linii oporu. Zresztą my też lubimy, prawda? Ja obserwuję na przykład pszczoły. Pszczoły jak zbierają pożytek, zawsze zbierają tam, gdzie najłatwiej i najbliżej. My też się z tego nie różnimy. I energia tak samo czyni. Ona, potrzebujemy o wiele więcej energii stracić, jeżeli my idziemy wbrew sobie, wbrew sytuacji, wbrew temu, co w danej chwili się wydarza i nie akceptujemy tego i się z tym sprzeczamy. I to jest pierwsza rzecz, którą bardzo ważne jest podkreślić, że energetycznie bardzo mocno tracimy wtedy, gdy nie idziemy z chwilą, nie idziemy z bieżącym czasem i sytuacją. I ten bieżący czas i sytuacja ma jeszcze kilka pytań. I sobie zapisałem te pytania, dlatego że ja czasami stawiam się w takiej sytuacji. I czy ty, moi słuchacze, postawilibyście się kiedykolwiek w takiej sytuacji, że usiedlibyście, pomyśleli o swoim życiu, ale pomyśleli w taki sposób, nie tylko, że jesteście teraz, ale także, że wy w tej chwili obejmujecie przeszłość, to co wam się wydarzyło teraz i już teraz obejmujecie całą przyszłość. Wszystko w jednym. I to wszystko jest... Tak, to wszystko w jednym jest zawarte. Bez dzielenia na to, co było, jest i będzie. Tak jak już w wierszu napisałem, to jest tylko stwórcy płótno. Zresztą kiedyś podałem taki przykład, że tak naprawdę to moglibyśmy tak obrazowo się określić, że każdy z nas jest częścią płótna stwórcy. Ale jeżeli jesteśmy nawet częścią płótna, to nie jesteśmy oderwani całkowicie od stwórcy. Jesteśmy nadal jego częścią. Więc nie możemy uznać, że sąsiednie płótno, czyli sąsiedni człowiek obok, jest kimś innym. Dostał takie same atrybuty, takie same możliwości. Od niego tylko zależy, jak to wykorzysta. Dlatego jest to następne pytanie do was, słuchacze. Czy myślałeś kiedyś o sobie jako o istocie źródła całości? W całości wszystkich energii. W całości przemyśleń, że jeżeli miałeś poprzednie życia, to miałeś. W całości tego, że mogą być przyszłe życia. Jak je wykorzystać? I to jak wrócimy do naszego ciała, które się dzieli na ileś elementów, bo nam tak nauka i lekarze powiedzieli, to my nadal stanowimy całość wszechświata. Dokładnie. My jesteśmy jego dokładnym odzwierciedleniem. Wszystkich energii, dobrych i złych. Tych, których chcemy i których nie chcemy. I każda z tych energii ma jakąś rolę do spełnienia i każda przychodzi w najlepszym czasie, jaki dla nas jest. Więc każda sytuacja, która się zdarza, jest wręcz najpiękniejszą chwilą, jaka się mogła nam wydarzyć. Co nie zawsze jesteśmy w stanie zauważyć i tak pięknie, jak ja teraz mówię, to nie myślcie, że ja zawsze też umiałem tak pięknie powiedzieć o moich chwilach. Ale możecie z tego wziąć wzór i chociaż chwilę potem pomyśleć, że można czuć,
działać i myśleć w całości swojego życia. U podstaw tego wszystkiego jest intencja. Jeżeli w tej intencji będzie próba ogarnięcia całości siebie jako istoty ludzkiej, jako istoty źródła, jako świadomości, która zawiera wszystkie możliwości, jako świadomości, która idzie przez to życie z wszechmożliwościami, jakie dostała od Twórcy. Wtedy jest taka rzecz, że na początku na pewno, tak jak mnie, uderzyło, że ale jak to zrobić? Ale czasem nie warto się pytać, jak to zrobić, bo tu wtedy już jest znów pewien podział. Tak. Po prostu zdać sobie sprawę, że mogę całościowo objąć swoje życie, swoją rodzinę, swoich bliskich, przyjaciół, tych, których lubię, nie lubię, że tak naprawdę, gdy ja jako jednostka pomyślę o sobie jako o całości, wtedy cały świat staje się bliższy sobie jako całość. Tak, bez tego piastkowania wszystkiego i jakby nie patrzeć, właśnie ta świadomość, jestem wszystkim, jestem, każdy aspekt mojego życia jest ważny i dołożę starań, żeby każdy był całością w szczęściu. Na koniec powiem jeszcze o trzech pomocnych inspiracjach. Pierwszą inspiracją są to książka Anastazja Władimira Maigret, którą na pewno warto przeczytać, bo ona jest w tym kontekście, o którym dziś mówimy, bardzo, bardzo na tak. Drugą inspiracją jest książka Wadima Zelanda, Spacer we filmie, Kapłanka Tafti, Spacer we filmie. I trzecią jest jak to było? List z transcendencji. Znajdziecie go w internecie, jak wpiszecie list z transcendencji. Znajdziecie. Te trzy rzeczy uważam, że są znakomite w podpowiedziach, jakie chciałbym wam dziś powiedzieć, związane z odzyskiwaniem własnej mocy. Na koniec chciałbym przeczytać wam wiersz i życzyć wam wszystkim, błogosławiąc wam wszystkiego, co najpiękniejsze ma dla was Stwórca. Widziałem świat pięknych ludzi, żyjących w pokoju. Widziałem dzieci, świadome swego piękna. Widziałem kwiaty w uśmiechu Stwórcy. Słyszałem Matkę Ziemię w śpiewie ptaków. Rosłem, gdy miłość tuliła łany zbóż. Podniosłem głowę i otwarłem serce, by dziś wiedzieć, to my. Wdzięczność, Andrzej, wdzięczność nam wszystkim, wdzięczność Zygi. I kochani, bardzo, bardzo dziękuję wam wszystkim za to, że chcecie i otworzyliście te serca na samych siebie. I do następnego razu dziękuję nam wszystkim. I ten temat niech płynie jak zawsze pięknie przekazany przez Andrzeja. Wdzięczność nam wszystkim. Dziękuję bardzo, słuchaczu. Dziękuję.